Hello, hello, święta, święta i po świętach. Słuchajcie, dzisiaj zrobiłam sobie makijaż z nakładaniem kremowego bronzera z trendu z Instagrama i mam wrażenie, że mam okrągłą buzię. Teraz to wyglądam jak talerz. Nie jestem zadowolona. Nie mam już czasu tego zmieniać, ale przed chwilą związywałam włosy, rozwiązywałam włosy. Kurde, jakoś dziwnie wyglądam. O, tutaj mam, wiecie co, muszę zacząć kończyć te moje perfumy. Tu mam resztkę, czy to się da wypsikać? Bardzo lubię ten zapach. Nie, dobra, to jest zadanie na inny dzień. Dobra, to polecimy tym. Święta, święta i po świętach. Powiem wam, że te energie grudniowe się źle czułam przed świętami, w święta. Teraz jest ta pełnia, nie mogłam spać w ogóle. Wiem, że będzie, że narzekam, ale naprawdę ten grudzień dał mi popalić, jeżeli chodzi o jakieś takie energie, wiecie, bez obiektywnych takich zdarzeń, na szczęście. Ale no... Dobra, dzisiejszy outfit to różowy sweter z guzikami, jeansy są z Zary, skarpetki są z Zary, torba Louis. Nie mam pojęcia, w co się ubrać, chciałam założyć dres, ale jest niewyprasowany, a deska jest zawalona rzeczami. Dobra. Cokolwiek zakładam na siebie, żeby jakoś w miarę estetycznie wyglądać, żeby znowu to nie był czarny dres z Kims. No i tak, słuchajcie, tak wyglądam, nie wiem co mam więcej powiedzieć, jakoś tak, mówię wam, ciężkie są te energie, z drugiej strony, jak się skończyło vlogmas, to ja mam ochotę nagrywać, jak nie czuję tej, nie wiem, ostatnio presja mnie przytłacza, jak czuję presję, to źle mi się działa, jak nie ma presji, to jakoś od razu lepiej. Co robisz? Co robisz? Kochanie, dzisiaj miałam silne postanowienie, że cały dzień będę vlogować. No może nie cały dzień, ale że będę dzisiaj nagrywać i że zrobię takiego vloga jak... Czemu jestem... Czy ja sobie szminkę rozmazałam? Czemu tu mam takie czerwone plamy? Jakieś mam uczulenie. Nie wiem, co to jest. Nieważne. Nie wiem, co to jest, ale miałam silne postanowienie, żeby nagrywać kogoś. Znowu się, już miałam taki okres, że mi to minęło, a znowu się sobie nie podobam. Możesz nie drapać w moim nowym swetrze, poproszę, chodź. Chodź, bo jest zimno. Widzicie to? Bo siedzę tu przy oknie, w ogóle jest pełnia. O, widzicie? Nawet widać tam księżyc. Wygląda przepięknie i w ogóle siedzę w jego świetle i... jest przepiękny. Ale niech ta pełnia minie. Ta pełnia jest w raku, jest tak emocjonalna, że po prostu i ze mnie, i ze wszystkich innych ludzi dookoła wypadają tony emocji. Czasami dobrych, czasami niedobrych. Nie wiem, słuchajcie, co jest z tym grudniem. Naprawdę nie wiem, co jest z tym grudniem, ale po prostu... ciężkie energie, naprawdę ciężkie są energie. Ale nieważne, zaraz koniec roku. Świetnie się bawisz moim swetrem, tak? Ej! No w każdym razie miałam silne postanowienie, że... Miałam sobie taki długi... Jestem chaotyczna, wiem, ale słuchajcie, wyszłam z domu rano. Nic nie jadłam. Później się spotkałam na śniadanie, no na śniadanie brunchu w sumie i ten to śniadanie trwało do chyba 17, że w ogóle jak wyszłam stamtąd, to już było ciemno. Potem wróciłam do domu, musiałam zadzwonić, przegadać bardzo ważne kwestie z jedną moją ulubioną osobą. Pozdrawiam, jeżeli oglądasz. I no się okazało, że już jest prawie 20. I tak, i naprawdę miałam dzisiaj silne postanowienie, żeby vlogować i żeby zrobić takiego vloga, jak zawsze robiłam, że widzę od rana do wieczora jeden dzień, ale jakoś już mi to wyszło
Znaczy, no, już mi to nie wychodzi, o tak. Jestem zmęczona, głodna, bo zjadłam dzisiaj jedno krok, właściwie pół porcji krok, madam. I dwa soki świeżo wyciskane. I miałam zamiar coś gotować, ale już po prostu nie mam siły, jestem głodna, muszę iść zaraz jeszcze wziąć prysznic. Zamówiłam sobie kebaba, właśnie na niego czekam. Cały czas jadłam pierogi i sałatkę jarzynową, jeszcze mam troszeczkę. Tak, taki okres poświąteczny, zaraz będzie okres noworoczny. Nie wiem, powiem wam, że ja już bym chciała, żeby ten rok się skończył. Chociaż, jak mi to Sara powiedziała, to jakby te tranzyty przechodzą na kolejny rok. Ale no nie wiem. No nie był to ulubiony mój rok, wiecie? Jak o nim myślę, to nie wiem, czy to nie był jeden z cięższych dla mnie, jeśli mam być szczera. Ciężki w takim sensie, że za mało zrobiłam według własnej oceny. I trochę mi tak przeciekł przez palce. A ja bardzo tego nie lubię i nie wiem, jakiś ten rok, powiem wam, ten rok był taki, jakby go nie było. Jakby nie wiem, niewiele zmienił w moim życiu. A z drugiej strony wiele. Właśnie nie wiem, jakiś jest taki. Wszyscy robią podsumowania. No i wyciągają jakieś wnioski. A ja mam tak, że ja sama nie wiem w sumie. No wiem, na pewno to nie był jakiś mój ulubiony rok, ani jakiś taki. Niech się skończy. Niech on już się skończy. Niech on już się skończy. Nawet jeżeli to by miało być takie symboliczne zamknięcie i przejście w coś nowego, to ja potrzebuję czegoś nowego. Jestem zdecydowanie zmęczona starymi energiami i potrzebuję nowych. Jeszcze nie wiem jakich. Nie mam żadnych planów, bo jak już wiele razy powtarzałam, ja już niczego nie planuję, bo jak ja planuję, to mi i tak nie wychodzi. Nie powinnam tak mówić, bo to mi się będzie manifestować dalej. Ale mam pewne jakieś takie pragnienia, że tak powiem. Ale zobaczmy, nic już nie planuję, słuchajcie, będzie jak będzie, zobaczymy. W każdym razie powiem wam, że grudzień okazał się chyba w ogóle najcięższą energią dla mnie. No jakoś, nie wiem, przed świętami czułam się fatalnie. Już nawet nie chcę się gadać. Nieważne. Niech będzie ta pełnia w tym raku, niech już te emocje wszystkie wypłyną, niech się odetnie, co się ma odciąć i niech odejdzie w siną dal i ten nowe rozdanie. I z tego, co wy mi piszecie, to macie podobnie, także też wam życzę powiewu świeżej energii. Kiedykolwiek ona ma nadejść, czy wierzymy w to, nie wierzymy, ale takie symboliczne odcięcie. Nowy rok. Tak, powiem wam, że jestem zmęczona. Jestem zajebiście zmęczona. No i właśnie, co wam chciałam powiedzieć, to, że miałam plany, żeby vlogować i jakoś tak, nie wiem, przez to, że tak jak wam mówiłam, już nie będę pokazywać, gdzie chodzę, z kim chodzę, jak chodzę, gdzie chodzę i tak dalej. Ała! Przestań! Ależ mnie drapnęłaś, chodź! Jest zimno i się, patrzcie, no tak w rękaw mi jeszcze, ale możesz, pozaciągasz mi ten sweter, lola. A poza tym widać teraz, że siedzę w t-shircie w troskliwe mi się, ale to było pierwsze, co sięgnęłam, żeby się ubrać po przyjściu do domu, bo jest mi zimno. No serio, mam jakąś czerwoną buzię. Czy to jest takie światło? No, więc reasumując, użyjmy mądrego słowa, żeby to zabrzmiało interesująco, żebym ja wyglądała na interesującą osobę, którą przecież nie jestem, bo jestem nudna jak flaki z olejem, nie lola? To jakoś ciężko mi wrócić do nagrywania właśnie takich vlogów od rana do wieczora. Może tak ma być. Może to jest właśnie ta nowa energia. Może tak ma być. Tak. Bąbel. Psiąbelku.
Psiąbelku, jesteś psiąbelkiem. Będziesz jeść kebaba ze mną? Nie będziesz, bo psy nie jedzą takich rzeczy, powiedz. Tak? A matka jest tylko niedobra, że mięska dawno nie robiła i pies na chrupkach jedzie i tak jest niezadowolony. No kto się wdał w awanturę w windzie dzisiaj, co? I to dwa razy z tym samym psem, mimo że rozmawiałyśmy na ten temat, że nie wolno. Drzeć ryja. Bąbeliszek. No, także nie wiem jak wy. Ale już czekam, żeby ten rok się skończył. Idę właśnie zaraz czytać ten... idę czytać Sary horoskop dla ascendentalnego skorpiona, który dostałam jeszcze przed świętami i jakoś tak się zbierałam cały czas, żeby go przeczytać i jakoś się nie mogłam zebrać. Ale właśnie chcę dzisiaj usiąść i go przeczytać. Chociaż trochę tam, wiecie, wiem co się u mnie będzie działo od Sary. No, ale chcę przeczytać horoskop, także wam polecam, jeżeli jeszcze nie znacie Moon Sister, to i macie ochotę na e-booka o horoskopie na nowy rok astrologiczny, bo wcześniej we wrześniu był na rok numerologiczny. I powiem wam, że w ogóle wróciłam jakiś już czas temu, może z 2 miesiące temu, odpaliłam sobie e-booka z horoskopem na ten rok, który był, czyli tym, który Sara wydała w zeszłym roku. Ja się popłakałam. Wiecie, jak mi się to sprawdziło wszystko, no naprawdę, jak zaczęłam to czytać, to się popłakałam, no. To jest niesamowite, że jakby czytając jakieś rzeczy w danym momencie, rozumiemy je w jakiś sposób, a potem mija rok i to się wszystko sprawdza i jest takie, wow, kurczę, ona o tym pisała, ale ja o tym nie myślałam w ten sposób, że to się tak objawi. I też powiem wam, że właśnie cała moja przygoda, jakkolwiek nazwać astrologią, ezoteryką, nie wiem, światem duchowym, jak chcecie to nazwać, powiem wam, że mnie nauczyła, że są pewne okresy w życiu, kiedy trzeba wyhamować, że nie zawsze jest czas na pracę, nie zawsze jest czas na ciśnięcie, bo czasami można się po prostu kopać z koniem i cisnąć na siłę, a i tak nic z tego nie będzie, bo to nie jest dla was dobry czas. I to są właśnie narzędzia, które sprawiają, że my sobie możemy uzmysłowić, kiedy jest dobry czas na co, kiedy jest dobry czas, no, kiedy zaplanować odpoczynek, a kiedy zaplanować pracę na przykład. Ktoś tu jest bardzo rozbawiony, bo siedział cały dzień w domu, jest totalnie niepocieszonym psem. Widzicie, rozrabiarę? Rozrabiarą jesteś małą. A ten grudzień to jest wybitnie dla mnie, nie, jakoś nie. No jakoś nie. Nie wiem, co to jest. Czy to już jest zmęczenie materiału? No przepiękny jest ten księżyc. Widzicie go? Gdzie on jest? A nieważne, on dla was jest tylko kropką. Dobra, zbieram się, idę zmyć makijaż. Nie będę już teraz robić tego konturu, tak jak dzisiaj mam wrażenie, że taka jestem. Chciałam sobie wykonturować buzię, właśnie nie wiem, ja muszę się malować po swojemu, bo te wszystkie, wiecie, triki z TikToków, Instagramów i w ogóle to u mnie to nie działa. Tylko jest za wysoko to wszystko, jest mam. Ale tak jak mówię, ostatnio znowu się sobie nie podobam. Miałam już taki moment, że to jakoś tak przepracowałam. Podobają mi się moje włosy, które mi rosną jak szalone. Po prostu ja zaraz będę mieć włosy do pasa. Z czego by się nie obraziła. Chciałabym mieć długie włosy. To szok. Naprawdę. Także pijcie pokrzywę, pijcie zioła, pijcie oleje. Używajcie tego olejku Nie, no ja już właśnie jestem tak zmęczona, że gadam jakbym była pijana, więc
O, i co? I za minutę będzie dostawa mojego kebaba, a ja się nie wykąpałam. Dobra, to się zbieram. Założę może jakąś inną. Chociaż nie, zawinę się w ten koc i nie będzie widać, że mu koszulkę w troskliwe mi się nie lola. O, dobra. Jest mój kebab. Lola szaleje. Cały dzień siedziała w domu. Zobaczcie, to jest taki sweter z H&M, który kosztował chyba 120 albo 150 zł. I coś takiego bardzo podobnego jest na Skims, tylko kosztuje chyba 600. Nie wiem, czy to jest dokładnie to samo, ale to jest takie mega milusie. No i właśnie to jest niby sweter, ale ja sobie noszę jako tak, nie wiem, żeby sweter szlafroko będzie fajne, że to jest takie mega długie, więc w ogóle na niższe dziewczyny to jeszcze w ogóle będzie, ja bym chciała, żeby to właśnie było takie do ziemi. Więc dziewczyny, jak jesteście niższe, to będzie, o, Lola poluje na mój pasek. I do tego te spodnie piżamowe z Hemu. Mam takie granatowe, mam w czerwony paseczek i w taki. Ej, byłaś przed chwilą, nie ściemnie. Ja to akurat randomowo wybrany t-shirt też z Hemu. No i ja uwielbiam takie stylówki po domu. Jak nigdzie nie wychodzę, to tak sobie łażę cały dzień. Całe święto tak przełaziłam. No, także bardzo Wam polecam jak coś. No i też się można zawiązać w ogóle. I fajny jest ten kolor kremowy. Takie wiecie, niby nic, ale miło jakoś tak po domu ładnie wyglądać. No dobra, idę jeść kebabczo. Smakuje tak jak kebab, który jadłam kiedyś w Syrii. To jest best kebab ever. No halo, halo, witajcie dnia kolejnego. Ja zaraz wychodzę. Mam sobie taki zwykły outfit. Bluza jest stara z H&M. Leginsy z Kims. Stare Jordany czerwone. Skarpetki Gap. Torbę biorę jakąkolwiek. Będę tylko ogarnąć jedną rzecz i paznokcie. Paznokcie, które miałam robić przed świętami, ale tak się źle czułam, że przełożyłam na teraz i dzisiaj też mi się strasznie nie chce ich robić. To nie jest taki długi, ten rosła już. I chyba znowu zostanę przy takich czerwonych. Albo może coś, nie wiem. No, także. Także tak to wygląda. W ogóle nie mogłam spać przez tą pralnię całą noc. Się budziłam, bo Lola się budziła i łaziła i w ogóle, więc. No, ale jestem. Zrobiłam zupełnie prosty makijaż. Trochę tego specyfiku, trochę bronzera. A i kupiłam sobie taki wosk do włosów w sztyfcie. No nie nagram tego. Taki wiecie co, wosk w sztywce do włosów. Nie wiem, wyglądam jak tłuste. W ogóle. Przez to, że całe lata zaczesywałam te usta, to w ogóle nie równą tą linię włosów. Tego nie lubię, a teraz to jakoś bardziej widać. Tak sobie przylizałam. Oh my god, nie widziałam tego przed wyjściem, ale już tego nie poprawiam. Trudno. No nie mam linii włosów jak Kardashianki, czy tam inne gwiazdy, które mają to laserowe jakoś zrobione. No nic, nie patrzę na to, idę tak. Także ja tak wyglądam. I uciekam. Miałam wrócić wcześniej i znowu jestem, jak jest ciemno. Nic nie jadłam, już mi ręce drżą, ale mam fręcza. I przez przypadek miałam robić tylko regulacje i henne, ale mam też laminację. I poprzednim razem nie byłam zadowolona, bo nie widziałam efektów, ale ktoś mi nie powiedział, że nie można mieć twarzy do następnego dnia, a ja wróciłam do domu i umyłam. Pewnie dlatego
To nie działało, ale teraz no, zobaczymy. Rzęs mi brakuje jak zwykle. Przyciemne te brwi. Jak nie mam rzęs, znaczy mam resztkę. Ale nawet w tej kitce powiedzmy, że spoko. Dobra. Byłam w Lidlu, kupiłam miks sałat. Robić sałatkę z szynką parmeńską, bo specjalnie kupiłam wcześniej melona, żeby na pewno był już, wiecie, dobry. Więc właśnie szynka parmeńska. To w ogóle jestem mega głodna i poszłam na zakupy, więc wzięłam takie antipasti, bo już są takie różne zestawy sylwestrowe, ja kocham antipasti, więc wzięłam. Bagietkę. Zapasowe, jakbym się nie chciało gotować, to już nie. Ser cheddar. O nie, nie zauważyłam, że on jest tutaj taki brzydki. Wziąłam kalafiora. W ogóle na niego nie spojrzałam, że on już tu jest. Dobra, ale to mu wyjmiemy. Ten fragmencik, bo chcę zrobić te steki z kalafiora i arbuzik. No, także zaraz będę robić... i bagietka. Pokazywałam wam bagietkę. Więc idę wziąć prysznic i robię sobie śniadanie, obiado, kolację w postaci sałatki. Czy to już jest umyte, czy trzeba myć? Dobra, zaraz sobie to doczytam. Ale tak. No, jestem zadowolona. Znowu dzisiaj piękny księżyc. O, nawet tak trochę go może widać. To nie dla ciebie. Sałatka jest dla mnie. Oto moja kolacja. Czekajcie, tu oczko mi opada. Jest moja sałatka z sosem winegre. Z mojego e-booka. I do tego będzie bagieteczka. A ktoś myśli, że to dla niego, a to nie, wcale nie. Witajcie dnia kolejnego. Zaczynamy od ogarnięcia tutaj. Bo już wczoraj jak gotowałam, to mi się nie chciało później ogarniać. No dobra, posprzątane, można robić śniadanie i kawę. No hello, hello. Zrobię sobie makijaż z wami. Mało się do was odzywam, ale to dlatego, że powiem to pewnie setny w tym vlogu i tysięczny w grudniu. Fatalne są te alergie. Źle się czuję. Nie wiem, jakoś... No po prostu nie. To nie jest... Słuchajcie, mój czas.
Ale naprawdę, z kim nie rozmawiam, dzisiaj też rozmawiałam z dwoma osobami. To po prostu wszyscy tak mają. Ja nie wiem, co się dzieje. Znaczy wszyscy, no ja wiem, że nie wszyscy. Przecież to nie jest tak, że każdy miał albo zły, albo cudowny rok, prawda? Ale... no jakoś tak. W ogóle dzisiaj, słuchajcie, rano, jak wstałam, to zobaczyłam, że w ogóle ta laska mi wyrwała tutaj. Widzicie, już mam, o, to są moje resztki permanentnego, tyle permanentnego mi zostało. Ona mi, kurde, wyrwała tą końcówkę. I teraz mam tu kwadratowe, a tu mam półokrągłe. Nie widziałam tego wczoraj. I w ogóle tu też mi wyrwała i tu mi wystaje teraz permanentne. I w ogóle mi się to nie podoba. No ja wiem, że niby jak się tam przyłoży ołóweczek, to się zgadza, ale no jak mi to naturalnie rosną, to... wcześniej nie widziałam, gdzie jak to zmyłam. Ciekawa jestem, czy będzie mi się trzymało, bo poprzednio jak zrobiłam laminację, to wiecie co, ja nie widziałam tego efektu. Ja mam po prostu długie brwi, bardzo gęste. Chociaż dzisiaj, no, coś tam niby widać, ale wiecie co, no to jest takie, że ja sobie... mogę sama na żel to wyczesać. Właśnie kupiłam nowy żel do brwi, taki super fest mocny. Zapomniałam, zaraz go przyniosę. Powiem wam, że to lubię. To coś. Ktoś mi pisał, że na temu można to zamówić za 3 dolary i żebym uważała i w ogóle. No ale słuchajcie, to i że to jest chiński kosmetyk. No ja się spodziewałam, że to tak będzie, ale no nie wiem, mi się sprawdza, nic mi się nie stało, bardzo mi się podoba to wykończenie. Jestem zadowolona. Miałam też propozycję współpracy od tego temu, ale ja nie ten, nie powinnam, ale nie wiem, wiecie, że ja nigdy w życiu nie zamawiałam niczego z AliExpress, ani z żadnych stronek. Oj, będzie świeciło słońce teraz dziwnie. No i jakoś tak, nie wiem. Właśnie teraz tak pomyślałam, że odrzuciłam od nich współpracę, a w sumie pokazuję produkt, który można u nich kupić, ale... ale co? Dobra. I teraz bronzer, muszę patrzeć na zegarek. Jak się zawsze zagaduję z wami. Teraz staram się go tak wyżej nakładać nad kością policzkową, ale nie wiem, czy mi to służy. Właśnie mówiłam wam, że się naglądałam tych filmów na TikToku i że powinno się, wiecie, zrobić tak. Myślę, że ja zawsze tak robiłam. Czy ja to dobrze robię, czy ja to źle robię. Teraz to w ogóle mi tak świeci słońce, że nic nie widzę i wy pewnie też. A potem się ukażyłam nie wiadomo ile bronzera na twarzy. O. No dobrze, jeszcze spróbujmy z tym. No, ja nakładam zawsze tak. A teraz widzę, że jest mega trend. I w ogóle róż to też tu. Nie tu, tylko tu. No i w sumie spoko. Jak ja nakładam róż tu, to wyglądam jak pucajka taka. Ej, serio, no zobaczcie, jakie jest słońce. Ja się tak chowam trochę za przedziałkę okna. I w ogóle też dzisiaj właśnie umyłam włosy, po tym jak wczoraj użyłam tego sztyftu. I takie, no nie wiem, nie są do końca czyste, wiecie. Nie zmyło mi się to, więc w ogóle ekstra. No to są takie dni właśnie, nie? Dobra. Tak, także tak, słuchajcie. Larwy, możecie otwierać szampana. Róż ma zły, znaczy nawet nie wiem, czy mam zły humor. Właśnie, nie wiem, zły humor,
Zły humor to właśnie ciężko mi powiedzieć, co mi jest, bo zły humor to mam na przykład, jak coś mi się nie udaje, albo ktoś mi coś zrobi złego, albo ktoś mnie rozczaruje, zostawi i tak dalej, no to wtedy mam zły humor. A teraz to tak chyba mi jest bardziej smutno. Ja w ogóle jestem kiepska w nazywaniu i rozpoznawaniu moich emocji. Nad czym też staram się pracować. Ale używam tego. Ostatnio polubiłam się z tym. Tylko tak na środek. Gdyż chcę sobie, wiecie co, tym zrobić kontur. To zawsze mi najlepiej działało. Wy nic nie zobaczycie teraz w tym świetle. No ale musicie mi wybaczyć, bo po prostu słońce prosto w okno. Co jest zajebistą zaletą tego mieszkania, że właśnie w dzień jest bardzo widne, ale pamiętam, że kiedyś jak nagrywałam makijaż, zawsze po 12, a jest dokładnie za 5:12. Ale mnie bolą plecy, w ogóle jeszcze jakoś dzisiaj źle spałam. Tak w sensie, nie wiem, Lola się przytulała w ogóle. Lola też, to jest kolejna noc, którą Lola nie śpi i nie wiem dlaczego. Co jej się dzieje, biednej, że ona nie śpi. Ale nie chce na spacer ani nic, tylko po prostu budzi się. Może na nią to pełnie działało, nie mam pojęcia. Dobra, już mi się nie chce chyba rozświetlacza i nic innego robić. Może trochę tego różu nałożę. Bo i tak coś się wydaje, że to właśnie nie jest mój dzień i to nie będzie dzisiaj makijaż roku. Ale jakoś ostatnio mam ochotę się malować znowu. Jutro jeszcze idę na rzęsy, bo mam po prostu resztki. No dobra, słońce trochę zaszło za chmury. O, i zaraz to jest coś takiego. Ale dziwnie hałasuje moja zmywarka. Tfu, tfu, tfu! Na koniec Merkurego w retro. Jak to się otwiera? Nie mogę tylko półeczka otworzyć. Co jest z nim nie tak? Dawaj. No, także możecie, ja już miałam tym robione i to jest takie super na maksa. O. Sekundę, zatrzymałam to. Pewnie na Allegro można znaleźć, a może nie. Nie mam pojęcia. Ale ciekawa szczoteczka. To jest takie mokre w ogóle, wiecie? To jest zupełnie inne niż te wszystkie produkty, które ja miałam. I na maksa, jak to zaschnie, to na maksa mocno trzyma te brwi. Ja no chyba jak niedźwiedź wyglądam, nie? Teraz. Może troszeczkę. Podobno tak mi ładnie w tych brwiach, ale jakoś ja się nie czuję chyba jeszcze tak odważnie, chociaż nie wiem. Nie wiem. Mam dwie różne teraz te brwi przez to, co mi kurde zrobiła tutaj z tym początkiem. Mi się nie podoba. O, no dobra, już zaschło. Właśnie widzę co? Tu na maksa szybko. Zasycha i zastyga. Dobra. Nieważne. O, ale nie plecy bolą. Teraz ta konturówka. To jest Charlotte Tilbury Iconic Nude.
znowu. Tak. I teraz Róż Velvet Lipstick 02 Bourjois. Teraz na to Eveline 05 Varieté Satin. I to są moje usta. Koniecznie mi są potrzebne rzęsy do tych brwi. To jest w ogóle ciekawe, nie? Że mam takie ciemne, ciemne te brwi. Czy teraz wiadomo, że mam henne, ale i tak tak groźnie wyglądam, jak nie mam rzęs z tymi brwiami. Nie wiem, wszyscy mówią, że mi ładnie, a jakoś tak nie wiem, nie czuję się. Dziwnie się czuję. Mój zestaw na dziś i w ogóle teraz wam pokażę, że zaczęły mi usychać liście na roślinkach i żółknąć. Tutaj w ogóle związałam tą monstarę i chyba ją będę rozwiązywać, bo patrzcie. O, widzicie? No nie podoba jej się. Albo jej się tu miejsce nie podoba. Ten liść muszę odwiązać trochę uwolnić. Ten też miał jeden żółty. Mama mi mówiła, że podobno taka jest pora roku, że mogą żółknąć i troszkę obsychać rośliny, że to nic. Ujebane lustro. O kurwa. Widzicie to? No, także... A tutaj mam taki ładny jeden, o. Normalnie co się nie dotknę moich roślin, to wszystko mi się sypie. Może tego tak nie widzicie. Bo i tak mi wszyscy mówią, że Boże, jak mi ładnie rosną rośliny. No ale ten tutaj, o. Taki jest marniejszy niż był. No nic. Outfit. To jest mój drugi ulubiony outfit po dresie ze Skims. Te włosy to w ogóle dramat. Chyba je muszę związać. Właśnie dlatego ja nie używam żadnych produktów do stylizacji. Ja potem nie mogę tego zmyć. Ja mogę mieć tonę oleju na włosach, ale jak mam jakieś takie tłuste, lepkie rzeczy do stylizacji, to potem, o, te włosy są takie, no nie wiem. Dobra, bluza Zara. Ona cały czas jest w Zarze. Nawet nie wiem, czy teraz nie jest na wyprzedaży. Torba Balenciaga. Leginsy Skims. I wyciągnęłam sobie takie buty, które kupiłam w zeszłym roku. Takie mega krótkie. Prawie w nich nie chodziłam. Są prawie nowe, nieśmigane, więc stwierdziłam, że sobie założę. Bo dzisiaj mnie czeka trochę tuptania, więc się przydadzą wygodne. I wydaje mi się, że taki czarno-szary, smutny, grobowy outfit będzie idealny dzisiaj do mojego wyglądu i samopoczucia. Chodziłam, tak jestem, cześć psie, no dzień dobry, cześć kochani, stęskniłam się, tak bardzo się stęskniłam, tak, ojej, cześć, już jestem piesku, idziemy na spacer, chodź, chodź, może pójdziemy na długi spacer, co to na to, żebyśmy się przeszły trochę, co, może jakieś pieski spotkamy, poszczekamy na kogoś, co, jeszcze jest widno. Pierwszy raz pani wróciła, jak jest widno, no. Chodź, pójdziemy na spacer. Ale piękne niebo. Gdzie jest Lolosu? O, na piasku biega oczywiście. Brawo, Lola! Mokry piasek, co? No ja mam tu, wiecie, smaczka. Siad? No tak, za siad jest smaczek, dobra. Lubię ten moment w moim mieszkaniu, jak ma zachodzić słońce, właściwie już zachodzi. Ale się tam świetnie bawi. Tak?
Świetnie się bawisz na futonie. No i teraz uważa, że to jest jej nowe spanie w ogóle. Zobaczcie. Fajnie. Ładne jest światło. Tak jest niebiesko i ciepłe są te lampki. Lubię ten widok. Bardzo. Fajnie w ogóle wracać do miejsca, które się lubi. Naprawdę dużo daje, wiecie? Wyjęłam, ona będzie jeść kotlety jagnięce, tylko muszą się rozmrozić, bo je kupiłam na święta, ale nie zrobiłam, tak? Muszą się rozmrozić, a ja właśnie nie wiem. Mam plan, żeby zrobić steki z kalafiora albo takie buffalo wings, ale jeszcze nie wiem. Nie wiem, czy czegoś nie zamówię. Sama nie wiem, na co mam ochotę. Dobra, pokażę wam. Pokażę wam, co kupiłam, bo byłam w Tigerze. Dobra, jestem. Byłyśmy na spacerku. Bardzo dawno nie byłyśmy na spacerze, nie był takim bardzo długim, żeby nie było takiej pogody, żeby jakoś, nie wiem, nie padało, nie było mokro, nie było zimno, żeby Lola chciała chodzić. Więc tak, byłam w Tigerze i kupiłam takie foremki silikonowe. Mam takie na mafinki, ale chcę zrobić taki balsam w kostkach. I to w ogóle mi się wydaje taki idealny rozmiar, więc wzięłam taką foremkę. Wzięłam witaminę D3 w kapsułkach i wzięłam witaminę A plus E w kapsułkach też, żeby dodać do tego balsamu. Wzięłam taki spieniacz, bo czasami czasami się przydaje, wiecie, i do ten, do kakao ceremonialnego czasami ono niekoniecznie chce się rozpuszczać. Wzięłam ten lakier, to jest moim zdaniem najlepszy lakier do włosów. Taki do kitki, bo ona maksa trzyma. I nie zużyłam, mam jeszcze całe opakowanie, ale wiecie co, jak naciskam, to się leje, ale dosłownie się leje. Już próbowałam to naprawić, upadł mi, coś tam się zepsuło i po prostu się leje. Nie tam. Więc kupiłam nowy. Co to jeszcze mam? Aha, słuchajcie, byłam w Tigerze i są już są walentynkowe rzeczy. I w walentynkowych gadżetach dla zwierząt było coś takiego. To jest taki przycisk jak Loli, tylko dzwoneczek i tu jest napisane pause time for snacks. Przerwa na smaczki. Oh my god. Zobaczcie. Widzicie to? Oszaleję z tym, jak ona to wykuma, że to jest na smaczki. Myślałam o tym, żeby w sypialni jej to postawić, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O właśnie. W ogóle ona ten, wiecie, że ona ten spacer to naciska, jak chce na spacer, jak chce, teraz to chce jeść. Jak chce na smaczek. A, czekajcie, jeszcze przyniosę to, bo... No, przecież ty byłaś na spacerku, chodź do mnie. Lola. Nie ściemniaj tutaj, że nie chodzisz na spacery. Byłam jeszcze w Rossmanie i tutaj będę chciała coś zrobić. Szampon. Nie dla mnie. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. I wzięłam takie, w ogóle to jest po 2 zł i będę chciała zrobić taki spray na różne, z olejkami eterycznymi, jakby na różne nastroje, taki energetyzujący, taki na sen wyciszający, żeby sobie pryskać na przykład w sypialni. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. To wiecie, jest problematyczne, czy te olejki nie będą zostawiać jakiś plam, nie? No i to wszystko. Tak, to są całe moje zakupy, nic więcej nie kupiłam. Tak. Także właśnie będę próbowała, mam masło kakaowe i zaraz spróbuję to zrobić, bo mam taki przepis na właśnie takie masło do ciała, które robicie w foremce, potem trochę do lodówki, żeby to, do zamrażarki, żeby to stężało i się robi balsam w kostce. Zobaczymy. Zaraz mam zamiar to zrobić. Teraz przerwa na lunch. Znaczy na, nie wiem co, na lunch. Jeszcze tyle sałatki mi zostało jarzynowej. Nie narzekam.
pierwsza jesteś, tak? Do sałatki, rozumiem. Widzicie stalkera? Ale piękne niebo, widzicie to? No tak, wiem, no nie możesz przeżyć tego, że nie siedzimy razem, tak? Mój paszczurek mały, kochany. No chodź, chodź na kolana, no chodź. No, no chodź. No matka sama siedziała bez psa, no straszne. O, aha, a teraz... A, to nie o mnie chodziło. Ej, nie, 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 Loluś, nie. To pieski nie. Cwaniaku ty. Olej z czarnuszki. Ja już go kiedyś piłam, na pewno pamiętacie, w zeszłym roku. I zamówiłam sobie i tacie, a mam je lniany. Lniany jest na żołądek, czarnuszka jest bardziej na alergię, na skórę, na takie rzeczy. I zamówiłam dwa, przysłali jeden, zasyłali mi drugi. Zamówiłam dwa takie dystrybutory do mydła, jak to się mówi. Ciekawe, czy te naklejki ładnie zejdą, czy nie. To jest taki mądry, żeby... A, nie schodzi. A, nie schodzi! Nie lubię tego, potem się to... A tak? Bo chcę zrobić swoje mydło. Mydło włamane przez płyn do... No, do mycia naczyń, taki tutaj do... Czasem... Kurde, no... Kto jest taki głupi, że tak robi? Ja wiem, że to można majonezem do zmywarki, ale potrzebuję teraz, skończyło mi się mydło. Potrzebuję sobie teraz zrobić, nie chcę mieć tą naklejką. Zejdziesz? No zejdź ładnie, proszę cię. Debil. Kto? O, a tu ładnie zeszła to. Sobie zepsuję paznokcia o to. No nic, trudno, jedno będzie takie musiało być z tym. A to włożymy do majonezu do zmywarki, bo skończył mi się tutaj przy zlewie skończyło mi się mydło. I chcę zrobić, więc dobra. Ale takie. To jest plastikowe, ale chciałam szklane przyjąć czyste. I... Tutaj jeszcze jest kosz na śmieci do toalety. Bardzo ładny w ogóle. No wiecie co, na rolki od papieru toaletowego, bo one stoją na robocie, który tam stoi, sprzątającym i Lola je kradnie i drapie w tego robota i w ogóle, więc kupiłam kosz chować. I teraz jeszcze jedną rzecz otworzyć. Dam. Dodaj 10-15 kropli oleju eterycznego, wlewając go do środka szklanej kopuły i nałóż na sadkę. Po około 15-20 minutach pracy urządzenia olejek zostanie rozproszony na powierzchni około 20-30 m². Bardzo jestem ciekawa, wy mi to wysyłaliście i ja wiem, że coś takiego istnieje, tylko ja chciałam właśnie specjalnie
No chciałam, żeby to było od razu na wilże, żeby być jej kwiatką lepiej i w mieszkaniu wilgotniej. A dzisiejsza mieszanka, bo mnie pytacie o olejki, więc tak, tu mam grejpfrut i mandarynkę. One są bardzo fajne na prawe nastroju. Cytryna. Dlaczego to jest zakręcone? A to jest, słuchajcie, na pewno przekręcam to, bo ja przekręcam nazwy własne. To jest Vetivera czy Vetivera? Nigdy nie wiem. Ale to jest bardzo fajne. To ma mieć trochę takie działanie oczyszczające jak szałwia. Jak chcę sobie oczyścić siebie, przestrzeń z różnych złych energii, to Vetivera czy to Vetivera i na poprawę nastroju bergamotka. Bardzo lubię, to jest w ogóle też pierwszy olejek, który kupiłam, nie z tej firmy, ale w sensie wybrałam ten zapach, bo bardzo lubię bergamotkę i bardzo też lubię w perfumach. Dobra, to się robi. Dobra, to olejki zostawiam. Mięsko dla Roli się robi, a ja przynoszę rzeczy i będę robić sobie właśnie tutaj takie mydło do mycia rąk i do mycia naczyń. I chcę spróbować zrobić te balsamy. Zobaczmy, jak mi to wyjdzie. No dobra. I teraz musimy... Będziemy topić masło kakaowe. Mam takie nierafinowane, które pachnie jak czekolada. Zajebiste. I użyję starej psiej miski i akurat tak mi pasuje, o tutaj w garnuszku i będę rozpuszczać. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Nie mam jakiejś sensownej łyżki, muszę coś pomyśleć, żeby to potem nakładać albo nalewać. No dobra, zobaczymy. Na razie niech to się, zobaczymy, czym się to roztopi. Zaraz pójdziemy, poczekaj. Chodź do mnie, Lola, chodź. Chodź, już idę, tylko naleję. Trochę za mało mi tego wyszło, ale dobra. Będę mieć ładne mydełko. No dobra, zrobiłam sobie mydło. Później jeszcze namoczę tą naklejkę, ale zrobiłam sobie jedno takie mydło. To będzie mydło i jednocześnie taki płyn do mycia naczyń, bo tym też można, na samym tym można, nie wiem, mieć naczynia i w kuchni różne rzeczy. Więc zobaczymy, ale zostawiam tu. Trochę chyba cieknie ten pojemnik, ale nie wiem, może za dużo nalało, może będzie lepiej. Jeżeli chodzi o ten dyfuzor, to nie wiem jeszcze, co mam o nim myśleć. Odkryłam, że on tutaj ma regulowaną tą. I on nie może działać dłużej niż 3 godziny. Więc nie wiem, zobaczymy. I tutaj tak, tu zrobiłam, tu jest szampon dla taty. Tutaj zrobiłam te balsamy w kostce. Już są twarde. Jestem ciekawa. Ej, super. Ale super to jest. Idealna konsystencja. Myślałam, że to będzie, wiecie, za twarde. Zresztą muszę tylko jakiś pojemnik na to wykombinować. Ale gdzieś zaraz kąpać nim. I pachnie jak czekolada. Właściwie jak kakao ceremonialne, jak takie prawdziwe kakao.
i delikatnie czuć nutę tego olejku z kadzidłowca. Dzisiaj się na noc tym wysmaruję, bo chcę dać rodzicom dwa takie. W sumie tak z myślą o tacie robiłam, bo on potrzebuje czegoś takiego nawilżającego, ale też wiecie, takiego kojącego, a to jest przepis na, nie wiem czy ja o tym mówiłam, to jest przepis na masło dla ludzi z AZS, bo to koi, łagodzi, nawilża, żeby się skóra tak nie uszczyła, wiecie, ale fajne, tylko muszę jakiś ten, jakieś pojemniczki na to wymyślić, ale no dobra, jestem mega zadowolona z tego, będę robić na pewno jeszcze, bo na przykład ten żel pod prysznic, który sobie zrobiłam i ten olej do masażu, którym codziennie religijnie się nacieram, powiem wam, że widzę taką różnicę w mojej skórze. Ja nigdy w życiu nie miałam tak delikatnie, w ogóle oprócz tego, że się ujędrniła bardzo, bo tam mam, to jest na bazie oleju z żywokostu, który wam serdecznie polecam, bo ja miałam taki celulit na udach po tym lecie, a po prostu mam taką napiętą na maksa skórę ładną. I jeszcze do tego ona jest taka, oprócz tego, że jest nawilżona, że nie ma celulitu i tak dalej, jest taka naprawdę aksamitna, że w ogóle chodzę i tak się, no, także, a to, ale ten zapach fajny mi wyszedł, bo ma taki właśnie ten kadzidłowiec, troszeczkę się przebija, ale z tym kakao, no, a kadzidłowiec też jest dobry, olejek z kadzidłowca można, jeżeli oczywiście z dobrej jakości, ale można go używać bezpośrednio na skórę i on na przykład przebarwienia niweluje. Także jak macie jakiś... ale mam mocne te brwi, nie mogę się doczekać jutro. Rzęs. Bo tak wyglądam, jakbym z henną usnęła na rzęsach trochę, no ale nic, ale nic. No, także... o właśnie, tu jeszcze są te dwie buteleczki, jeszcze może coś wymyślę. Na noc muszę przeczytać w tej mojej wielkiej księdze olejków jakiś przepis na, no, na coś takiego, żeby sobie nie wiem, pryskać na pościel i tak dalej. Jutro będę zmieniać pościel, więc dzisiaj mogę to przetestować, jakby mi nie wyszła kompozycja zapachowa. Ale tak. No, czad. Myślałam, że to wiecie, będzie takie tempe, a to aż jest takie, się rozpływa w rękach. Oczywiście robiłam na oko, więc nie mam żadnej receptury i też tak trochę się boję, wiecie, tutaj podawać, bo nie wiem, jeszcze Krzysztof zrobi, więc na razie wam nie mówię, ale jak przez dłuższy czas będę testować i wszystko będzie ok, to wam nagram może jakąś rolkę na Instagramie czy coś z tymi moimi wszystkimi rzeczami, bo też mnie pytacie, co na włosy, no możecie sobie zgooglować, jakie olejki są. Teoretycznie właśnie tego się nie powinno tak kłaść na skórę. Ja sobie mieszam z tym. Jak się nazywa? Z wodą różaną albo z tym hydrolatem rumiankowym. No i dodaję jeszcze trochę oleju i sobie psikam przed myciem. Tak. Ale to wiecie, to jest taka moja receptura i no. Nie wiem, czy to tak każdy może. Fajne. Ale fajnie mi wyszło. Do stóp to też będzie fajne i do nóg na lato. Do gołych nóg. Bo ładnie się wchłania, jest takie tłuściutkie, ale się jaram. Ciekawa jestem teraz, czy... nie, bo tam nie jest napisane, że mam to trzymać w lodówce. Czy to na przykład się nie rozpuści? Chyba nie, nie? Zobaczymy. Także takie moje eksperymenty. Jest już chyba, która jest 20, no, więc idę w końcu wziąć prysznic, ale jeszcze idę z Lolsonem na spacer. Mam teraz tłuste ręce, ale bo... coś wam pokażę. A właśnie! Dzwoneczek miałam przetestować, znaczy ten cisk nowy. Lola! Patrzcie na to. Lola? Nie śpisz? Chodź do mnie. Chodź do mnie. Gaga.
F-ku. No chodź. Co to jest? No naciśnij. No taki guzik jak masz. Naciśnij. No chodź, nie wstydź się. No naciśnij. No, no tu, naciśnij. Naciśnij. Tu musisz na to czerwone, patrz, tu. No. Lola. No naciśnij. No chodź. No chodź tutaj. No tu. No. No. Tak, brawo, smaczek. Chodź, masz, proszę. Zaraz się nauczymy tutaj obsługiwać. No naciśnij. 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 No naciśnij. No naciśnij jeszcze. Patrz, musi być tak. No, naciśnij. Nie, naciśnij najpierw. No, tu. Jestem wykąpana na Oliwiona. Jest 21. Skończyłam na dziś bardzo fajny serial na Amazon Prime. Na dnie, na Boże, na czymś takim dziwnym. Kurde, jak nie zapomnę, to wam wrzucę. Bardzo mi się podoba, się wciągnęłam. Będę go dzisiaj oglądać. Tutaj mam moją sałatkę. Będzie moja kolacja dzisiaj. Przed chwilą, przez chwilę was nagrywałam z zamkniętym obiektywem. Nie wiem, czy się będzie dało to skadrować, ale jak coś, to kurde, nie mam bagietki, żeby ten pyszny sok wylać. Jutro sobie kupię jakieś pieczywo. Dzisiaj zjem. Tak. Ono jest jeszcze lepsze na drugi dzień. Uwielbiam. Hej! I jeszcze tradycyjnie. A w ogóle wiecie, że wycofali mój rumianek. Maluś, kochanie, nie ma tam nikogo. Czekaj się, szot. Podniosę was. Wiecie, że dzisiaj znajomy mi wysłał artykuł, że ten rumianek został wycofany, ponieważ zawiera w sobie toksyczne substancje. Jeszcze dwa mi tu zostały. Więc spróbuję ten. Jedna z was mi właśnie go polecała i był w Lidlu, więc czas się przerzucić. Fuck my life. Normalnie ja to mam szczęście, co? Mm.
co w sumie jest dobre. W ogóle nie pachnie. Serial, proszę Państwa, nazywa się Wildness. O. Więc jak macie ochotę coś fajnego pooglądać, takiego związki, trochę toksik, trochę gierki, trochę coś, to polecam Wam ten serial. To jest moja sałatka, ale coś tam gryzie. Odpaliłam lampy solne i fajrant.